parku spotykamy się znowu w podobnych okolicznościach, w podobnym miejscu jak ostatnio, ale nie mogliśmy porozmawiać po High League'u, także chciałabym, żebyśmy porozmawiali teraz. Jakbyś mógł podsumować galę i to, co w sumie dzieje się aktualnie, ponieważ jak wiemy, no konflikt Denis-Artur ciąg dalszy. No tak, no de facto ten konflikt jakby rozgorzał na samą końcówkę. Najpierw ten temat, kto wychodzi pierwszy, kto wychodzi drugi. Teraz po tej walce, no ciężko mi bardzo to tak de facto ocenić. Na pewno Denis bardzo dobrze wszedł w tę walkę, no ale Artur jest też zawodowym pięściarzem, jednym z najlepszych w historii naszego kraju i ciężko wyobrazić sobie, żeby no, nie był też przygotowany na te ataki. Zresztą bardzo sprawnie tam tego unikał. No, można gdybać, tylko i wyłącznie gdybać. To jest niestety ta sytuacja, gdzie nigdy nie dowiemy się, co by było gdyby. No, jedyną dopuszczalną opcją jest oczywiście rewanż, ale nie wiem, na ile to jest możliwe, na ile będzie chęć z którejkolwiek ze stron lub... Wydaje mi się, że bardziej ze strony Artura, który ogłosił od razu po walce, że nie zobaczymy go raczej już na Afrikowej Gali. Powiedział, że tymczasowo, czy tam w danej chwili, no ale kurczę, nie wiem. Wydaje mi się, że to też jest tak, że zdarzyć się wszystko może na pewno po tej gali. Jakby ten pojedynek był bardzo fajny, ekscytujący, bardzo też krótki. Czy do końca poznaliśmy odpowiedź, który z nich jest lepszy? No tak średnio bym powiedział. Ja chętnie zobaczyłbym rewanż, ale no... wiele czynników ma wpływ na to. Myślisz, że doczekamy się prędzej właśnie takiego rewanżu, czy rewanżu bomby z Amadeuszem? Nie wiem. Wydaje mi się, że... Na co myślisz, że widzowie bardziej czekają? Wydaje mi się, że chyba jednak na Denisa i Artura bardziej, no bo tam, jeśli chodzi o walkę Amadeusza ze Scarface'em, to jednak finish był bardziej zdecydowany. Dobrze też, abstrahując od tego, że nie mówię teraz, że tam dobrze czy źle, który z nich wygrał, ale też po tym początku bardzo, no mówić, że zachowawczym to nie powiedzieć nic, tam się nic nie działo przez te długi, nie wiem, minutę, półtorej, dwie, to tam był potrzebny taki wstrząs. No bo inaczej, no tak, ale no rules to ludzie się spodziewają, że właśnie będzie się wszystko działo, a nie, że nie będzie się nic działo. To było takie, wiesz, zaskoczenie typowe. Było. No tak czy siak, no panowie też podeszli do tego z głową, było, nie było, no bo to w sumie jakby my wszyscy spodziewaliśmy, że oni się na siebie rzucą, a oni właśnie wyczekali, ale kiedy przyszło co do czego, praktycznie pierwsza wymiana zakończyła walkę. A jak byś ocenił... Denisa jako postać High League'u, czy on według ciebie był teraz taką ikoną, jeżeli chodzi o tą galę? Ponieważ jak wiemy, nie dość, że Artur Szpilka, to jeszcze tutaj jakieś shipy z Lexi. Dużo ludzi spekuluje, że to jest wszystko nakręcane, podkręcane pod wyświetlenia. Co ty o tym sądzisz? No ikona to jest bardzo dużo, bardzo mocne słowo, szczególnie w kontekście jakby jednej gali. Na pewno Denis przeżywa renesans swojej popularności. Jest człowiekiem, wobec którego nie da się nie mieć jakby jakiegoś stanowiska. Denisa albo się uwielbia, albo się go nienawidzi. I ogólnie tacy bohaterowie tak naprawdę największą robią karierę, bo jeżeli jesteś w stanie sprawić, żeby tamci cię kochali, tamci cię nienawidzili, to tak naprawdę wszyscy mają, jakby wszystkim na czymś związanym z tobą zależy. Jedni chcą widzieć, jak wygrywasz, drudzy chcą zobaczyć, jak dostajesz łomot. Ja osobiście Denisa bardzo lubię. Najmniej to lubię z nim zbijać piątkę, bo to jest zawsze łamanie ręki. Ale Denis jako ziomek dla mnie jest spoko gościem. A co do shipów z Lexi, nie wiem, na ile to jest fakt, na ile to jest nakręcone. Wydaje mi się, że ja strasznie... Maczałeś w tym palce? Nie, maczać w tym palców nie maczałem, aczkolwiek nie ukrywam, że jak był ten temat poruszany i patrzyłem, jak on pali buraka tam, no to było coś też bardzo niestandardowego, patrzeć na właśnie takiego... Tak, na takiego właśnie, to troszkę onieśmielonego powiedziałoby się. Jeżeli chodzi o zawodników, to teraz tak mi przyszedł do głowy, jeżeli chodzi o publikę. Macias z White Widow, który no chyba skradł serca, jednak to on skradł serca widzów i ludzi, którzy przyszli go oglądać i mu kibicować. Tak, no wydaje mi się, że to jest jeden z właśnie takich wielkich fenomenów, jeśli chodzi o tę konkretną galę. Macias w swoim środowisku jest oczywiście postacią mega turbo rozpoznawalną. Jeśli chodzi o świat mainstream,
mainstreamu. Nie wiem, na ile był znany wcześniej, ale po tej gali na pewno wiele osób o nim usłyszało i fakt, jak publiczność bardzo mocno za nim poszła, to jest coś niesamowitego, to jest coś, o czym wszyscy marzą. Jestem przekonany, że te osoby, które walczą na galach, i to zarówno zawodowych, czy galach freakfightowych, marzą o czymś takim. Marzą o tym, żeby jakiś wielki sektor albo cała hala po prostu skandowała ich imię. Ci ludzie przyszli tam po to, żeby oglądać, jak Macias wygrywa tę walkę. No, tym razem się nie udało, ale taki też jest sport. Czy ty myślisz, że Daniel Majewski nie chciałby, żeby oglądała go taka szeroka publika i kibicowała mu w jego starciu? Bardzo ciężko mi przewidzieć. Nie znam osobiście, nie miałem przyjemności chyba tak naprawdę nawet mijać się z Danielem Majewskim. To jest kontrowersyjna postać, a kontrowersyjne postaci najlepiej się sprzedają, ale też mają jakieś tam swoje wymagania, swoje fanaberie i tak dalej, i tak dalej. Nie twierdzę, że Daniel tak ma, ale ogólnie tak po prostu jest. Myślisz, co się wydarzyło, że po roku czasu on stwierdził jednak, że to nie jest dla niego? Nie wiem, bardzo ciężko mi powiedzieć. No, mówię, to możemy zgadywać tak samo jak, możemy gdybać tak samo jak w walce Artura z Denisem, co by było gdyby, nie? Powiedział, że będzie wielkie zamieszanie, no i jak widać, no jest wielkie zamieszanie, bo do tej walki nie dojdzie. Myślisz, że on straci przez to część swojej publiki i rzeszy fanów, czy zostaną przy nim? Zależy. W sensie, jeżeli ludzie będą ciągle o tym gadać, a będą, w sensie będą gadać, jakby będą gadać, czy by walczył, będą gadać o tym, dlaczego nie walczy, i będą go podburzać, żeby walczył. Więc wydaje mi się, że to nie jest taki, w sensie w momencie, kiedy masz już jakąś tam pozycję zbudowaną, to nie jest taki proces, to nie jest taka jedna rzecz pojedyncza, która coś może zmienić. No, szczególnie teraz żyjemy w takich czasach, że cokolwiek by się nie wydarzyło, jeżeli to jest coś bardzo dużego, to 2 tygodnie i ludzie zapominają, nie? Fajn dużo straci według ciebie przez to, że nie wystąpi Majewski? Nie mnie to oceniać, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, nie wiem, jakie obecnie zasięgi, poparcie ma Majewski. No na pewno fakt, że został zapowiadany i się nie pojawi, no to jest jakaś tam strata, ale Fame jest zbudowaną marką bardzo, bardzo mocno i wydaje mi się, że nie ma takiej sytuacji, że jakby jeden pojedynczy zawodnik, ktokolwiek by to był, może w jakiś tam sposób zaszkodzić. Wydaje mi się, że zarówno Fame, Hajlik, to już na tym etapie są marki wyrobione i tak naprawdę za każdym razem, kiedy pojawiają się nowe postaci, nowe osoby z nowych światów, z nowych dyscyplin, z nowymi zasięgami, to tylko i wyłącznie jakby nakłada się na tę górkę zasięgową, która już jest. Tak właśnie myślę. Kolejna karta Hajliga. Jak wiemy, został już ogłoszony Alberto wraz z Pawłem Tyburskim. Co powiesz o tej walce? No nie mogę się doczekać. To jest jedna z walk, która bardzo dużo generuje emocje. Alberto pokazał się w walce z Marcinem Dubielem bardzo dobrze. Bardzo dużo osób spodziewało się, że to może być taka pewna weryfikacja, że okaże się, że jednak nie jest tam taki mocny i tak dalej, no a okazał się naprawdę bardzo mocny, bo też Marcin pokazał potem, jakie postępy poczynił i że też jest naprawdę gościem, który poszedł... Czy to Alberto się, przepraszam, że ci przerwałam, przyczynił do właśnie tego sukcesu Marcina? Nie wiem, czy bezpośrednio przyczynił się do sukcesu Marcina, na pewno ostre treningi, między innymi do walki z Alberto, przyczyniły się do tego, że Marcin poszedł tak mocno w górę i za tym poszły tam właśnie sukcesy na przykład w walce z Kacprem Błońskim. No i zobaczymy, jak będzie w kolejnej walce Marcina, a jeżeli chodzi o Alberto, no to Alberto naprawdę pokazał bardzo dużo, ale też trzeba przyznać, że Paweł Tyburski jest, ja to mówiłem wielokrotnie, jest prawdopodobnie jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym freakfighterem w Polsce. No to jest koleś, który jest sportowcem, który ma kondycję naprawdę żelazną, który potrafi bardzo mocno, bardzo szybko i bardzo długo bić, więc ma bardzo dużo atutów. Dla mnie przede wszystkim, ja zawsze patrzę na to w taki sposób, że dla mnie to jest przede wszystkim super walka z punktu widzenia fana, bo ja lubię, jak się dużo dzieje, ja lubię, jak są efektowne akcje, nokauty, no i oczywiście przede wszystkim, jak po wszystkim mogą jeszcze o swoich siłach pójść do domu, to już w ogóle jest piękny. Ja nie mogę się już doczekać tego 10 grudnia. W ogóle to jest w dniu moich imienin i dzień po moich urodzinach, także dla mnie to będzie na pewno niesamowite przeżycie oglądać to. Tak jest. Dziękuję tobie bardzo, Arku, za rozmowę. Okej, dzięki.